oficjalne otwarcie pierwszego Military Festival prosimy obu panów. Król Kurkowy Anno Domini 2010, pan Krzysztof Wójcik, którego zapraszamy teraz na scenę. Zapraszamy również pana burmistrza miasta Ustroń, Ireneusza Szarca. Bardzo proszę. Pozwolicie, że pierwszy Military Festival w Ustroniu ogłoszę za otwarty. Już za kilka lat nie będzie wojen, na spinacze przetopimy całą broń. Ale dziś jest czas, by w swoje ręce chwycić przyszłość. Ile kobiet służy w polskiej armii? Można pomylić się o 200. Wydaje mi się, że 1800. Bardzo dobrze. Ogniała ta ją, materiał miał, ogniała ta ją.
bateria ognia. Ognia, 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 ognia. Drodzy Państwo, no niestety przychodzi taka trudna chwila, bo trzeba się będzie rozstać. Dochodzimy już do, powoli do końca dzisiejszego koncertu, a tym samym do, zbliżamy się do zakończenia Military Festiwalu pierwszego w Ustroniu. Oto dyrektor Tadeusz Dytko. Jeszcze raz chcielibyśmy wszystkim organizatorom i sponsorom gorąco podziękować. Przypominamy, że organizatorami pierwszego Military Festiwalu Ustroń 2000 są Miasto Ustroń, Wojskowe Stowarzyszenie Turystyka, Kultura, Obronność z Krakowa, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Dytko Media, Klub Drugiego Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa. Festiwalowi partneruje Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe z Krakowa. Wiadomo, że są. Festiwal współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Drugim Korpusem Zmechanizowanym w Krakowie oraz 6. Brygadą Powietrzno-Desantową w Krakowie. Proszę Państwa, patronat honorowy objął Minister Obrony Narodowej pan Bogdan Klich. Dziękujemy. Oto partnerzy strategiczni. Firma Jurgas, właściciele Franciszek Juroszek i jego syn Tomasz. Juroszek, zgrupowanie uczestników festiwalu odbywało się właśnie w hotelu Tropicana firmy Jurgas. Kolejnym partnerem strategicznym był hotel Olympic. Właścicielem jest pan Łukasz Sztuka. Dziękujemy, dziękuję. A sponsorem generalnym Drukarnia Narodowa S.A. z Krakowa, prezes zarządu Krzysztof Karbowski. I długa lista sponsorów, ale bardzo chcemy ją Państwu przeczytać. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Radko z Oświęcimia. Prezes zarządu Dariusz Kuba. Agencja Mienia Wojskowego z Warszawy, prezes zarządu Krzysztof Michalski. Rodium, spółka jawna z Krakowa, właściciel Jerzy Kotwica. Następnie firma Kompas z Jabłonek o Warszawy. Firma Smaj z Krakowa, prezes i właściciel Marek Maj. Kancelaria Nieruchomości z Krakowa, właściciel magister inżynier Tomasz Bartyzel. Naturalna woda źródlana Szydłowiecka, prezes Mikołaj Dziadosz. Producent zabawek firma Mattel Polska. Firma Prima Vin, właściciel Zbigniew Piwoński. Bielenda Kosmetyki Naturalne z Krakowa, właściciel Andrzej Bielenda Naturalnie. Domino Nieruchomości z Ustronia, właściciel Henryk Szmek. Firma Kubala z Ustronia, właściciel Roman Kubala. Firma Utek z Terra, właściciel Roman Król. Rezydencja Casablanca w Ustroniu, właściciel Józef Gach. Firma Tomi, haft komputerowy z Andrychowa, właściciel Tomasz Mrzygłód. Prestige Hotels z Krakowa. Jankę, projektantka mody Janina Łupkowska. Grolsko Swoboda z Republiki Czech. Hotel Spa Diament w Ustroniu, dyrektor Marcin Buczek. I sklep sportowy Rudy Projekt z Ustronia. A patronat medialny nad imprezą objęły TVP Katowice, Tygodnik Polska Zbrojna i Gazeta Ustrońska. Nasze narodowi.